Witam Państwa w magazynie miejskim. Zapraszam na informacje. Jubileusz dziesięciolecia Domu Seniora. Spotkanie opłatkowe samorządowców. Bal mikołajkowy dla dzieci. Dziesięciolecie swojej działalności obchodził Dębicki Dom Seniora przy ulicy Rzeszowskiej. Na wydarzeniu były władze miasta, dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i osoby, które z tego domu na co dzień korzystają. Wszystkich serdecznie przywitała Renata Plizga, kierowniczka placówki, oraz Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Podkreślała, że powstanie takiego miejsca w centrum miasta było strzałem w dziesiątkę. Udało się nam, że te osoby wyszły z domu, że spędzają tutaj mile czas, że przychodzą chętnie, integrują się, wyjeżdżają na wycieczki, spotykają się. I to jest dla mnie już sukces tak naprawdę. A drugi sukces to jest taki, że oni się czegoś tutaj uczą. Uczyli się prac na komputerach, uczyli się rysować, malować, uczyli się języka angielskiego. Do Domu Seniora uczęszcza 30 osób. Podkreślają, że bardzo lubią tu przychodzić. Bardzo mi się podoba, ponieważ jest bardzo radośnie, przyjemnie i jesteśmy wiekiem równi, w związku z tym mamy podobne zapatrywania na rzeczywistość. Jest nam wesoło, ponieważ po prostu jesteśmy odizolowani od tłumu ludzi, którzy tak są zapracowani, że ta nasza codzienność byłaby bardzo szara, smutna, a tu śpiewamy, tańczymy, bawimy się, robimy przepiękne rzeczy, które potrafimy przekazać wnukom, na przykład robią, na przykład moi wnukowie robili przepiękne rzeczy. Czy podoba się panu w Domu Seniora? O, bardzo, bardzo. Bardzo piękne kobiety, młode w tym wieku co ja, i jest tak fajnie. Można znaleźć swój język. Co się panu jeszcze tutaj podoba? Wszystko, no. Jest uprzejmość pani, ta kierowniczka jest bardzo fajna. Także mogę jej podziękować, bo ona mnie to tutaj namówiła. Ja dopiero niecały rok jak chodzę. Życzenia seniorom przekazał między innymi burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Czego pan życzy mieszkańcom tego domu, kierownictwu? Mieszkańcu przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, bo to jest najważniejsze. Kierownictwu, uśmiechu jak na co dzień, takiej serdeczności, jaką tutaj obdarzają tych wszystkich naszych miłych państwa. Jubileusz był okazją do wspomnień, świętowania i wspólnego śpiewania, a także prezentacji prac artystycznych, które seniorzy wykonują w tym domu na co dzień. W niedalekiej przyszłości planowana jest rozbudowa placówki. Pójdę tu sobie weź, albo zajmij się ogródkiem i wyrywaj trzonki też. Możesz także bawić wnuki. Lub na spacer z pieskiem iść, tak tu spotkać się z kolegą, bo wiadomo, czy śmieszy. W Domu Kultury Śnieżka odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, parlamentarzyści, dyrektorzy powiatowych instytucji. Część oficjalna rozpoczęła się od wystąpienia przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego Michała Maziarki, który powitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się włodarze poszczególnych gmin, radni powiatowi, szefowie pionów organizacyjnych starostwa, prezesi Sądu Rejonowego w Dębicy, przedstawiciele policji. Chcemy przed świętami Bożego Narodzenia każdego roku jakby zjednoczyć się wspólnie i wszystkie osoby, które pełnią określone funkcje, urzędy, żeby mogły sobie wzajemnie złożyć życzenia, zarówno świąteczne, jak i noworoczne, żebyśmy mogli się jeszcze bliżej zjednoczyć nie tylko w tej pracy samorządowej i na poszczególnych szczeblach, ale również w tych ważnych momentach, w tych chwilach takich ciepłych, radosnych, jakie są święta. O tym, jak ważne jest spotkanie wszystkich samorządowców w czasie przedświątecznym, mówił Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Dzisiaj jest takie, myślę, podsumowanie i podziękowanie dla wszystkich ludzi zaangażowanych w pracę społeczną,
polityczną, ale taką przez, mam na myśli, samorządową, żeby dziś właśnie powiedzieć i rozmawiać głównie o tych sprawach dla każdego najważniejszych, a nie ma się co oszukiwać, najważniejsze są sprawy rodzinne, związane właśnie z dobrym zdrowiem i z tym, żeby to życie nie niosło jak najmniej problemów ze sobą. I to dzisiaj chyba jest czas, żeby przekazać to ode mnie, dla wszystkich. Opłatek poświęcił ksiądz prałat Ryszard Piasecki, proboszcz parafii świętej Jadwigi w Dębicy, i wszystkim obecnym na sali złożył świąteczne i noworoczne życzenia. Część oficjalną uświetnił występ artystyczny z Holi Serduszka, która pod kierunkiem Jana Bysiewicza i Kamili Podlasek przygotowała najpiękniejsze kolędy w ciekawych aranżacjach muzycznych. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali klubowej Domu Kultury Śnieżka. Była możliwość połamania się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń. Ja wyrosłem w takiej kulturze, iż opłatek był ściśle zastrzeżony do grona rodzinnego, jako pewna świętość. Ostatnie dziesięciolecia spowodowały to, że opłatek wyszedł poza opłotki i on jest używany do połamania się wśród ludzi również życia publicznego. Wierzę mocno, iż wszyscy ci, którzy biorą ten opłatek i składają sobie nawzajem życzenia, składają sobie szczerze, bo ja do nich należę i chcę przy tej okazji połamać się z wszystkimi, którzy słuchają nas dzisiaj, wszystkiego najlepszego, ludzkiej życzliwości i zdrowia. Ważnym punktem uroczystości opłatkowych było przekazanie staroście Piotrowi Chęćkowi światła betlejemskiego przez komendanta chówca ZHP w Dębicy, podharcmistrza Artura Kowalskiego. Ponad 200 dzieci wzięło udział w zabawie mikołajkowej, którą zorganizowało przedszkole Baltima Montessori oraz Camelot. Największą atrakcją wydarzenia był Mikołaj, który dla wszystkich dzieci przyniósł prezenty. Dzieci rozpoczęły bal od zabaw ze studiem Fama. Dla wszystkich były zagadki i różnego rodzaju zabawy. Dzieci musiały odpowiedzieć na szereg pytań, które zadawały prowadzące. Zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom bal mikołajkowy bardzo się podobał. Pięknie, bardzo fajnie. Przyszła tutaj pani z dzieckiem? Z dwójką dzieci. Dzieci zadowolone? Bardzo, bardzo. Pierwsze takie dla nich, bo wróciliśmy po 10 latach z Anglii i to jest pierwsze takie mikołajki dla nich, super. Coś wspaniałego. Na serio, to jest super. Dobrze, jak ci się podobało? Bardzo fajnie. Nie wiedziałam, że takie są imprezy tutaj. Aha, i byłaś cały czas w Anglii? Tak, właśnie się jechaliśmy z Nassau. Aha, i podoba ci się? Aha, bardzo. Co ci się najbardziej w tych zabawach podobało? Najbardziej mi się podobało, jak musieliśmy przejść inne etapy, żeby znaleźć takiego elfa. Dlaczego tutaj przyszłaś? Bo moja mama występuje. Dobrze, twoja mama występuje, a ty jak się bawisz? Dobrze. Co ci się najbardziej tutaj podobało? Kulki. Największą atrakcją balu było przybycie świętego Mikołaja, który wjechał do zamku Camelot na saniach. Dzieci przywitały go wielkimi brawami. Święty Mikołaj porozmawiał chwilę z dziećmi, zapytał, czy są grzeczne, i przystąpił do rozdawania prezentów. Anna Pietruszewska-Sarama, prezes przedszkola Baltima Montessori, podkreślała, że tego typu spotkania są potrzebne zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wystąpiła taka potrzeba. Dawniej w dzieciństwie sama brałam udział w takich balach i czekałam z roku na rok na taki bal, więc postanowiłam zorganizować nie tylko dla swojego przedszkola, ale dla wszystkich dzieci w Dębicy i poza, bo również są i spoza. To, co scala ludzi, ta integracja, myślę, że to jest najwspanialsze, co w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne, czyli spędzanie wspólnie czasu, prawda? Rodzice plus dzieci, dziadkowie, myślę, że to jest wspaniałe. Bal trwał ponad 2 godziny, podczas których dzieci wspólnie bawiły się ze swoimi rodzicami i dziadkami. Organizatorzy zapewniają, że takie bale będą w przyszłości kontynuowane. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.